Cześć Wam. Sprawdzam, jak tam parawany w gabinetach pracują. Bo ostatnio coś tam narzekali, ale wszystko działa jak należy. Piękne, podziwianowe parawany. Taka, wiecie, mały szkopuł, ale bardzo utrudniający życie. A w gabinecie często jest mało miejsca. Słuchajcie, wymyślili taki patent. Znika? Pojawia się. Ciekawe. Jakby ktoś chciał się dowiedzieć, jak można takie coś sobie w gabinecie, to dajcie znać, to Wam powiem. Cześć Wam wszystkim, witam Was serdecznie na kolejnym live'ie z cyklu Pinopresura w życiu codziennym, w gabinecie, z pacjentem. Przy użyciu oto takich cudownych narzędzi, przy użyciu pinokatów, silver, czyste złoto. Nie, no gold. To jest gold, nie silver. Czyste złoto. Tu jest silver, stal chirurgiczna. Piny, 10 sztuk. Pudełeczko eleganckie. Słuchajcie, no i te narzędzia służą nam między innymi do terapii z pacjentem, który do nas przychodzi do gabinetu i narzeka na dolegliwości bólowe. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dolegliwościach bólowych, jeżeli chodzi o staw kolanowy. I jeżeli chodzi o ogólnie o obręcz barkową, stożki rotatorów. Bardzo częsty problem, wynikający po prostu z przeciążeń. Coraz więcej pacjentów w ostatnim okresie do nas trafia z problemami wynikającymi z tym, że zaczęli aktywność. No jak wiecie, lockdown zdjęty, wolność jest wielka i wszyscy ruszają zrzucać kilogramy zbędne. No i zaczyna się problem, bo przychodzą tak. Panie Tomaszu, nie mogę ruszyć ręką, boli mnie. Gdzieś tam byłem, rzuciłem, hantlę złapałem. No i jest ból kłujący, hamujący, taki, który powstał bardzo szybko i nie chce zejść. Pewnie macie takich pacjentów w wielu gabinecie. Osoby, które mnie nie znają, krótko się przedstawię. Jestem fizjoterapeutą od 16 lat. Jestem akupunkturzystą, naturopatą, jestem chiropraktykiem i od wielu, wielu lat zgłębiam wiedzę związaną z ludzkim ciałem i różnymi metodami, które możemy stosować w gabinecie. I tak też, między innymi, pinopresura jest terapią, która jest świetnym uzupełnieniem, jeżeli chodzi o takie holistyczne podejście do tematu związanego z dolegliwościami bólowymi. I pinopresura to metoda, która jest oparta o wiele nurtów związanych z leczeniem. Jeżeli chodzi o taką konwencjonalną metodę, taką akademicką wiedzę, biomechaniczną, biochemiczną, ale również tą taką bardziej z schodu, naturalną, medycyny chińskiej, punkty akupunkturowe, akupresurowe, żywioły, pięć elementów oraz naturopatyczne, takie związane z naturalnymi technikami, jak miodobranie, jak bańki, jak pijawki lekarskie, bo też pracuję z pijawkami lekarskimi i wszystkich zachęcam do tego, żeby zgłębiali tą wiedzę, żeby mogli zobaczyć, że sama fizjoterapia to nie tylko jedyny nurt, który możecie tak naprawdę zgłębiać, bo akupunktura dzisiaj jest też jednym z elementów, który daje fantastyczne efekty. I to nie musi być akupunktura, tak jak ja robiłem 3 lata medycyny chińskiej. Nie. Wystarczy dobre szkolenie, gdzie poznacie krótkie punkty, krótkie, jakby pełne punkty magiczne, gdzie przy delikatnej stymulacji nagle jesteśmy w stanie zmniejszyć dolegliwości bólowe u pacjenta z barkiem, z kolanem. Doktor Tan, zresztą zapraszam serdecznie, bo właśnie szykuje się niesamowite szkolenie z Daszą z ITCDAO. Naprawdę polecam, zwróćcie na to uwagę. Więc jak gdyby pinopresura to jest zespół wielu metod, które stosuję w gabinecie i które selekcjonuję na podstawie własnych doświadczeń. I dzisiaj pokrótce każdemu z Was, a mam nadzieję, że jest Was już tam trochę, że dowiecie się ciekawych informacji dotyczących piezoelektryki. Punktów piezoelektrycznych, punktów magicznych, tajemniczych z zakresu fizyki kwantowej.
Natomiast mam nadzieję, że są też i masażyści, że są naturopaci. Jeżeli są dzisiaj na tym szkoleniu krótkim, webinarowym, ludzie, którzy u mnie skończyli szkolenia, dajcie łapkę w górę. Jeżeli mamy masażystów, dajcie serduszka, a jeżeli są naturopaci, to po prostu wielki uśmiech. Dobra, co by nie przedłużać, wejdźmy w tajniki pinopresury, medycyny fizykalnej. Słuchajcie, mam dzisiaj tablicę i trochę porysuję. Będę chciał pokazać, krótko Wam zobrazować, na czym polega mechanizm związany ze strukturami piezoelektrycznymi. Co to w ogóle jest? Jakby na szkoleniach tłumaczę to bardzo szeroko, już wielokrotnie gdzieś to pokazywałem, natomiast nie będę wchodził w szczegóły kryształów, polaryzacji, jonów dodatnich i ujemnych, bo szkoda czasu. Dzisiaj powiem krótko i na temat. Otóż, wyobraźcie sobie następującą sytuację. Mamy domek. Okay. No i ten domek ma dach. I siły działające na ten dach, no niestety jak będą za duże, to położy się jak dom z kartek. Dlatego mamy w budownictwie jętki, poprzeczki, które powodują, że przenoszą na siebie obciążenie wynikające z sił działających z zewnątrz. Co ma budownictwo do ciała? Ano to, że dzięki temu, może będziesz mógł, mój drogi widzu, jakby zobrazować sobie mechanizm, o którym chcę Wam powiedzieć. Przynajmniej tak ogólnie. Otóż, teraz wyobraź sobie, że ten dach, tak jak przedłużymy sobie, to będą włókna mięśniowe, trakty mięśniowe, mięsień. Okay? Z całą swoją otoczką opowiedziową. No i z drugiej strony to samo. Okay? Mamy. Teraz, kiedy te dwa mięśnie ze sobą współpracują, przykładowo, niech będzie mięsień piersiowy większy i mięsień naramienny, przedni akton. W momencie, kiedy wykonujemy różne czynności, te dwa mięśnie ze sobą współpracują. Następnie, w momencie, kiedy dochodzi do przeciążenia, to mamy takie bezpieczniki, mamy takie krótkie procesory, małe, które działają jak zawór bezpieczeństwa. Jak taki kondensator, który w momencie, kiedy jest zbyt duże przeciążenie, powoduje, że jeżeli jeszcze jest szansa, to włącza, zawsze mocny problem. I powoduje, że aktywuje się tak zwany właśnie piezoelektryk. Struktura, która determinuje do tego, że rozsyła napięcie do tych dwóch traktów mięśniowych. I niestety, jeżeli jest zbyt duże zaburzenie, to właśnie ta nasza poprzeczka powoduje, że staje się niewydolna. Powoduje zaburzenie rozsyłania napięć do tych struktur, co powoduje, że powstaje ból kłujący, hamujący, ograniczający. Bardzo często przychodzą piłkarze, siatkarze, ale i ludzie, którzy mają swoje firmy budowlane, czy też nawet firma biurowa, informatycy, ludzie, którzy dużo pracują i przeciążają te struktury, powoduje, że nagle czują kłucie. Chcą unieść rękę, czują kłucie, ale po chwili mogą dalej. Albo wykonują ruch i koniec, bo jest tak silny dyskomfort bólowy, że nie są w stanie dalej wykonać. No i oczywiście diagnostyka obrazowa, jakby rozmowa na ten temat, co się mogło stać, jest dosyć istotny. Pamiętaj, wywiad to podstawa tego, aby przeprowadzić odpowiednią terapię. Terapię ukierunkowaną. I na szkoleniach, czy też myślę, że na webinarach, jak sięgniecie dalej, to staram się Wam przekazać informacje, w jaki sposób rozmawiać z pacjentem. Na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o typologię, jeżeli chodzi o etiologię, jeżeli chodzi o jednostkę bólową. Ale w tym przypadku, kiedy mam pacjenta, który ewidentnie nie doszło do naderwania, nie doszło do urazu na poziomie uszkodzenia strukturalnego, ale doszło do po prostu zwarcia, czyli mechanizmu
gdzie struktura pomiędzy tymi włóknami mięśniowymi niestety zareagowała w sposób hamujący. I teraz, co możemy zrobić? Na co wpłynąć? Otóż my możemy poprzez pracę takimi magicznymi pinami, specjalistycznie wykonanymi, precyzyjnymi, tymi oto tępymi łopatkami, przy odpowiednich ułożeniach wpłynąć na polaryzację. To wchodzimy już w świat magii, ale i fizyki. Otóż nasze ciało jest jednym wielkim polem morfogenetycznym. Jest ładunkiem. My mamy swój potencjał i mamy ładunki dodatnie i ujemne. Dzięki czemu jakby mechanizm związany z koloracją, z napięciem występuje na co dzień w miarę sposób naturalny. No a kiedy dojdzie do zaburzenia potencjałów, to my poprzez przyłożenie od pewnych punktach możemy wpłynąć na to i w całej tej przestrzeni stawu spowodować, by te struktury wróciły z powrotem. Czyli powodujemy, że resetujemy to napięcie i cały ten piezoelektryk wraca z powrotem do swojej pozycji konstansu. Co powoduje, że nagle ból, z którym nasz pacjent borykał się miesiąc, dwa, trzy, a czasem pół roku albo dłużej, znika. Fenomenalnym elementem piezoelektryki jest to, że jeżeli to była przyczyna, to w tym samym momencie, zaraz po zabiegu, dochodzi do uwolnienia. Dochodzi do tego, że pacjent, który miał dyskomfort bólowy, przestaje go mieć. Pozostaje tylko ewentualnie dyskomfort wynikający z lekkiej traumatyzacji punktu, który będziemy stymulować. I tak dzisiaj miałem w zanadrzu pokazać kolano i obręcz barku. W sumie staw ramienny cały. Jak popracować z tymi stożkami rotatorów? Jak przychodzi pacjent do nas i ma uczucie dyskomfortu, pełności w kolanie, oczywiście zweryfikujemy sobie najpierw, możemy USG zrobić. Bardzo często w gabinecie używam USG. Polecam serdecznie do zgłębiania tej wiedzy. Natomiast takie dysfunkcje, gdzie pacjent przychodzi i mówi, że gdzieś wykonywał różnego rodzaju planki, czy wykonywał jakieś przysiady, nagle poczuł dyskomfort bólowy. I on występuje w trakcie ruchu. W spoczynku jest ok. Tak naprawdę poprzez diagnostykę, jeżeli nie ma obrzęku, jeżeli nie ma jakichś innych takich elementów wynikających z traumatyzacji i przerwania ciągłości, czy też różnych wysięków, to spokojnie możemy zastosować zwarcia. I dzisiaj Wam pokażę na przykładzie kolana mojej asystentki. Poproszę ją tutaj do mnie. Usiądź proszę. Pokażę Wam, jak możemy przy zastosowaniu krótkich technik wpłynąć na mobilność stawu kolanowego. Bardzo często, zaraz po zabiegu, pacjent czuje duży luz, dużą ulgę. Jest to wynik resetowania napięcia. Wpływamy na polaryzację i przez chwilę dobrze jest, by pacjent, jak będzie stawał na to kolano, aby delikatnie wykonał ćwiczenie głębokiej propriocepcji. Najlepiej też na dysku, żeby delikatnie to kolano pobudzić, a następnie, żeby się przeszedł. A ja Wam pokażę, co będziemy robić. Słuchajcie. Tylko zdejmij buta. Możesz? Nie, nie tego. Tego. To kolano Cię boli? Boli Cię to? A to Cię boli. No dobra. No nie wiem, że to boli. Okej? Okay? Nie, jedna noga. Dobra, słuchajcie, zawsze warto, aby pacjent siedział. Na leżąco też możemy to zrobić, ale ja lubię, jak pacjent siedzi. Tym bardziej tak pracuję i tak mam ustawioną kozetkę, by stopa była swobodnie, opierała się swobodnie o moje skrzyżowane nogi.
Im bardziej skrzyżuję, tym noga wyżej. Im niżej, tym niżej. Dzięki temu mogę regulować swoją ergonomię pracy. Dobra. Aha, kredki miałem wziąć. Czekajcie. Dzisiaj miałem się trochę pobawić, że tak powiem, w rysownictwo. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Dobra. Słuchajcie, przyznajcie mi się, z moich kursantów, kto z was, bądź napiszcie, miał efekty wow w momencie wykonania technik piezoelektrycznych. Dajcie znać, napiszcie może w komentarzu, czy mieliście wow u pacjenta. No u siebie też. Dobra, więc tak, gdzie szukamy tych punktów? Nie będę tu za bardzo próbował strasznie malować, ale spróbujemy. Dobra, więc tak, pierwszy punkt nad kukieć, kukieć kości udowej i pasmo biodrowo-piszczelowe, przyczep pasma biodrowo-piszczelowego. Czyli jeżeli ja... O, co to się dzieje? Dobra. Czyli mamy kukieć. Mamy przyczep. Okej. No i pasmo, które później sobie idzie. Okej. Nawet mi jakoś wyszło. Następny, wewnętrzna strona, to mamy przyczep przywodziciela i to samo, kukieć. Okay. I kolejny punkt, idziemy niżej, oczywiście tu mamy więzadło poboczne. Rysuję to może brązowo. Tak jak mamy na modelu. Połowy strzałki. Widzicie? O, teraz narysuję to. Zadełko. Hop. Ok. I z tej strony będziemy mieli miejsce przyczepu prostownika długiego palucha tuż z przedniej strony głowy kości strzałki. Tutaj będzie przyczep mięśnia prostego, długiego prostownika palucha, który idzie sobie aż do stopy. I teraz pomiędzy głową strzałki a mięśniem, tuż przy torebce, tu będziemy wykonywać element związany z kompresją stopnia drugiego. Bo otóż jeszcze bardzo ważna rzecz jest, w sumie nie wspomniałem, o tym mamy trzy stopnie kompresji, pierwszy, drugi i trzeci, gdzie pierwszy jest tylko i wyłącznie kompresją pokonującą sprężystość tkanki, jeżeli chodzi o piny. I przeważnie pierwszy stopień kompresji używamy przy tak zwanym gradobiciu, tak? Kiedy tylko i wyłącznie zagłębiamy się do sprężystości tkanki. Natomiast drugi stopień to jest dojście do oporu tkanki stymulowanej, do mięśnia, struktury, którą chcemy przywodzicować, i to jest opór końcowy tkanki stymulowanej. No i opór kompresji stopnia trzeciego, to jest najmocniejsza kompresja. Tu wykonujemy maksymalną kompresję, pokonując kompresję stopnia drugiego. No i przy punktach zwarciowych stosujemy kompresję stopnia drugiego. Używamy też kompresji 1,5, 2,5, co jasno dzięki temu możemy określić na szkoleniach, jak pracujemy sobie na sobie, na modelach, aby no, wiedzieć i mieć jakby takie wyczucie, zrozumienie, o jakiej my kompresji rozmawiamy, o czym jakby mamy, na co mamy zwrócić uwagę. Dobra, to tak tylko jeszcze nadmienię, słuchajcie, to tak ode mnie. Do 10 lipca każdy, kto zdecyduje się na uczestnictwo jeszcze w wakacyjnych szkoleniach, będzie miał rabat w wysokości 400 zł. Piszcie w linku poniżej, jak macie pytania, dostaniecie wszelkiego rodzaju informacje.
Szkolenie, które Wam proponuję, jest szkoleniem, gdzie macie cały zestaw narzędzi, wart 700 zł. I pudełko, jakby wszystko jest zrobione na najwyższym poziomie. I staramy się, żeby każdy na szkoleniu, który jest, miał full wszystkiego, czego potrzebuje. Dobra, i kolejny punkt. To mamy w okolicy gęsiej stopki i przyczep brzuchatego łydki i półścięgnistego. W tym miejscu, gdzie się krzyżują dwa mięśnie ze sobą, czyli tu, o, tutaj będzie nasz punkt, ok? Pomiędzy brzuchatym a półścięgnistym, tu będę wykonywał kompresję. I teraz. Jest jeszcze mamy tak naprawdę więzadła w okolicy, jeśli chodzi o rzepkę. Jedno. Podstawa. Drugie. I trzecie. To. No i słuchajcie, model jest, wszystko jest. Więc wykonujemy. I teraz, najpierw wykonujemy palpacyjnie, szukamy punktów o właściwościach piezoelektrycznych. Kompresja stopnia pierwszego i wykonuje kompresję stopnia drugiego. Bum. Co się może stać? Otóż wrażenie będzie takie, jakby na wylot przyszyła dzida kolano. Prawdopodobnie patrząc na minę Moniki, możesz pokazać minę Moniki. Mamy efekt. Mamy? A jak byś to opisała? Jest moc. Jest moc. Słuchajcie, przy tym możemy jeszcze trochę pomedytować. Oczywiście, że ja. Praca z energią. Słuchajcie, odkrywam nowe pokłady i coraz bardziej widzę, jakie ma to przełożenie, jeżeli chodzi o pracę z pacjentem. Słuchajcie, no generalnie mamy trzy stadia zaburzenia choroby. Czy jest trzy stadia, tak? Mamy stopień. Stadium energetyczne zaburzenie, funkcjonalne zaburzenie i strukturalne na końcu. Ok, bo odrywamy, mamy raz. Kolejny. Głowa strzałki z przodu. Tu mamy prostownik pelucha. Prostownik pelucha. Długi. Hop. I od strony przyśrodkowej, tutaj gdzie mamy brzuchato łydki i półścięgniste. I wykonujemy na przestrzał. Poszło? Taki prądzik. I słuchajcie, co jest fantastyczne w piezoelektrykach. Tak szybko jak powstają, tak szybko zanikają. Uczucie pieczenia, przeżycia na wylot, jak najbardziej ma rację być. Mamy to. Ok. I kolejne. Mamy więzadełka, hop, hop i bum. Uczucie może być rozsadzania, wrażenie jakby powietrze dostawało się pod rzepkę. Tak? Brawo. No, słuchajcie i zobaczcie. Ja sobie pracuję, rozmawiam, debaguję. Pacjent przyszedł z bólem kolana. Fajne metody, jeżeli chodzi też, na przykład dzisiaj miałem pacjentkę z bocznym przytarciem rzepki. I generalnie miała diagnozę, że jest, ma chondromolację rzepki stopnia drugiego, pół roku po lekarzach, diagnozy, USG, ostrzykiwanie kwasem kaloronowym. A się okazało, że pasmo biodrowo-piszczelowe jest przeciążone, starczyło biodrowe zablokowane. A mało tego jeszcze, niestety, duży, poważny problem ze stawem skroniożuchwowym. Postawy skroniożuchwowe są bardzo często kluczowe, jeżeli chodzi też o całą biomechanikę naszej postawy. Hop. I kolejny element, ostatni. Ciach. Tadam. Mamy to. Jak długo czekamy? Czekamy tak naprawdę do momentu, kiedy pacjent przestanie się napinać. Rozluźni się. A ja też wiem, że często pół minuty wystarczy. I to, co można zobaczyć,
to to, że w miejscach, gdzie było zaburzenie, gdzie był dyskomfort zaburzeniowy, napięciowy, powstaje bardzo szybko rumień. Tym się charakteryzuje piezoelektryk. Ja Wam dzisiaj przedstawiłem jeden z elementów piezoelektryków, jeżeli chodzi o staw. Natomiast mamy całą gamę, jeżeli chodzi o nasze ciało. Ja na szkoleniach staram się Wam przedstawić, przede wszystkim, żebyście zrozumieli, w czym jest klucz. Każdy, kto zrozumie ten klucz, będzie umiał poradzić sobie, a przynajmniej diagnostycznie rozpracować pacjenta i zweryfikować i dobrać odpowiednią technikę. Dla mnie to jest najważniejsze, bo wykonanie samej techniki to już jest kwestia praktyki, ale zrozumienie całej idei jest kluczowe. Dlatego 3 dni szkolenia, między innymi akupunktura ucha, masaż brzucha, co jest bardzo istotnym elementem, i wszystko, co związane z układem lokomotorycznym. Zapraszam Was serdecznie. Do 10 lipca każda osoba, która się zapisze na szkolenie, ma 400 zł rabatu. Uważam, że warto. Wrocław już się zapełnia. Został nam jeszcze Kraków, też już jest pełno, więc myślę, że nie wszyscy będą w stanie z tego skorzystać. Więc piszcie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia, myślę, że już niebawem, ale chyba dopiero po wakacjach. Kolejny webinar przygotuję dla Was coś special. Tym bardziej, że przygotuję 2 moduł dotyczący PINO dla wszystkich, którzy skończyli u mnie szkolenie. Nikt z zewnątrz nie ma możliwości wejść. Więc mobilizacje, manipulacje, igłoterapia już niebawem. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.